Czy Sanocki i Miller zaczynają kampanię wyborczą? Przedstawiamy nowego Forda Fiestę. Już od 374 zł miesięcznie w Ford Multiopcje. Autoryzowany dealer Forda w Nysie przy ulicy Ujejskiego 17. Telefon 77409-1250. www.bustan.pl. Janusz Sanocki i Rajmund Miller, dawni wrogowie, dziś sprzymierzeńcy, na rok przed wyborami samorządowymi przedstawiają pierwszy wspólny projekt, a jest nim pomysł na referendum. Czy do niego dojdzie, trudno wyrokować, bowiem na spotkanie z posłami przyszło zaledwie kilkanaście osób. Pytania referendalne opozycji sprowadzają się do jednego. Posłowie nie chcą odwołać burmistrza, lecz skrytykować jego decyzje dotyczące inwestycji. W ocenie Sanockiego i Millera Kolbiarz wydaje zbyt dużo pieniędzy z budżetu gminy na nieodpowiednie cele. Burmistrz broni się, mówiąc, że kredyty są konieczne, by rozwijać miasto. Dzięki nim powstaje hala sportowa, ma być przebudowane kąpielisko, nowe drogi i miejsca pracy. Przypomnijmy, że kiedy burmistrzem był Janusz Sanocki, Nysa zaciągnęła znaczny kredyt na budowę osiedla przy ulicy Zwycięstwa. Polityczny pomysł posłów należy traktować jako otwarcie kampanii wyborczej, jednak frekwencja ograniczająca się do kilkunastu osób w wieku 60+ informuje o z roku na rok kurczącym się elektoracie Janusza Sanockiego. A samo referendum z proponowanymi pytaniami ma dziś dość słabe szanse na porwanie tłumów. Wiem, czego chcę i dokąd zmierzam. Zawsze działałem pewnie i zdecydowanie, lecz są takie chwile, w których nawet mistrzowie potrzebują przytulnej przystani, by cieszyć się ciszą i spokojem. Stąpać po miękkim dywanie i wspominać ciernistą drogę do sukcesu. Duży wybór, dobra oferta. Jestem zadowolony. A teraz pozostał tylko transport i prosto do domu. Oczywiście z przerwą na odpoczynek. Przecież każdy ma własną drogę, którą podąża, by cieszyć się tym, co najlepsze. Dywanopol. Firma godna polecenia. Przedstawiamy nowego Forda Fiestę. Już od 374 zł miesięcznie w Ford Multiopcje. Autoryzowany dealer Forda w Nysie przy ulicy Ujejskiego 17. Telefon 77409-1250. www.bustan.pl.